Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę Słowo Boże, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza, rozdział 15. Są tutaj trzy przypowieści, które Pan Jezus mówi do tych, którzy są przy Nim, a przy Nim są dwie grupy: celnicy i grzesznicy. To jest jedna grupa. Celnicy to inaczej na nasze czasy można powiedzieć urzędnicy. Celnicy albo urzędnicy i grzesznicy to bardzo pogardzana grupa. W zasadzie nie znam osoby, która nie gardziłaby urzędnikami i nie uważała urzędników różnej maści za osoby godne przynajmniej narzekania na nie. I co ciekawe, nawet urzędnicy narzekają na innych urzędników. I grzesznicy, co oznacza osoby, które w sposób jawny były głęboko zdemoralizowane. Druga grupa to byli faryzeusze i nauczeni w piśmie, czyli tacy, którzy mieli wiedzę na temat Biblii i tacy, którzy mieli wiedzę na temat różnych wyszukanych religijnych praktyk, które ich zdaniem miały jakąś wartość w oczach Boga. I te dwie grupy słyszały, co Pan Jezus do nich mówi. Zatem przeczytajmy. I zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. A faryzeusze i uczeni w piśmie szemrali, mówiąc: ten człowiek przyjmuje grzeszników i jada z nimi. I powiedział im taką przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? Kiedy ją znajdzie, wkłada na swoje ramiona i raduje się. A przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, że podobnie w niebie większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują pokuty. Albo która kobieta, mając 10 monet, jeśli zgubi jedną, nie zapala świecy i nie zamiata domu i nie szuka pilnie, aż ją znajdzie. A znalazłszy, zwołuje przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam monetę, którą zgubiłam. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów i powiedział młodszy z nich do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. A gdy wszystko wydał, nastał wielki głód w tych stronach, a on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie, i pragnął napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu nie dawał. Wtedy opamiętał się i powiedział: iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie. I nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec,
i użalił się nad nim, a pobiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. I powiedział do niego syn: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed Tobą. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: Przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie. Jedzmy i radujmy się. Ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to wszystko znaczy. A on mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy rozgniewał się i nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. A on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twego przykazania, jednak nigdy nie dałeś mi koźlęcia, abym się weselił z moimi przyjaciółmi. Ale kiedy wrócił ten twój syn, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, zabiłeś dla niego tłuste ciele. A on mu odpowiedział, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do ciebie. Lecz trzeba było weselić się i radować, że ten twój brat był martwy, a znowu żyje, zaginął, a został znaleziony. Widzimy tutaj trzy przypowieści i od razu widać, że przypowieść w Słowie Bożym to nie jest jakaś fantastyczna opowieść zawierająca elementy niezgodne z rzeczywistością codzienną, bo w rzeczywistości faktycznie zdarzają się ojcowie, którzy mają dwóch synów. Zdarza się, że jakaś kobieta posiadająca 10 monet zgubi jedną. Zdarza się, że jakiś pasterz mający 99 owiec w zagrodzie i jedną poza zagrodą szuka tej jednej owcy. Nie ma tu żadnych elementów jakichś takich fantastycznych czy nadzwyczaj szokujących, jeśli chodzi o naszą rzeczywistą tutaj sytuację, jaką obserwujemy dookoła siebie. Takie są właśnie przypowieści, że są to zdarzenia, które faktycznie miały miejsce, ale równocześnie niosą w sobie dodatkową duchową treść. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spróbowali tą duchową treść zauważyć. Nie tą fizyczną, tylko tą, którą Pan Jezus miał tutaj na myśli, przedstawiając te trzy przypowieści. Te trzy przypowieści przedstawiają zgubionych grzeszników i Boga. Boga i można powiedzieć, że Boga w trzech osobach. W pierwszej przypowieści widzimy działającego pasterza dobrego, który idzie za zgubioną owcą. Tym dobrym pasterzem jest Pan Jezus Chrystus. W drugiej przypowieści Bóg jest przedstawiony w działaniu tej szukającej niewiasty. Jest to obraz, który możemy spróbować zrozumieć jako działanie Ducha Świętego, opisujący działanie Ducha Świętego. I trzeci tutaj przykład, trzecia przypowieść, to jest przypowieść, która pokazuje nam działanie Ojca, Boga Ojca, czyli cała Trójca w działaniu ku przywróceniu, przyprowadzeniu, uratowaniu grzesznika.
Nie chodzi tutaj o zbawionych ludzi, którzy są przedstawieni jako owce, tylko chodzi o to, że te 100 owiec to są ludzie niezbawieni. Te 10 monet to są ludzie niezbawieni. Tych dwóch synów to są ludzie niezbawieni. Idący na potępienie, idący do piekła, nie mający żadnej nadziei i nie znający Boga. I teraz pierwsza przypowieść. Mamy tutaj pasterza, który ma 100 owiec. I to jest właśnie Bóg Syn, który ma 100 ludzi. Wszyscy ci ludzie są zgubieni, są potępieni. Nad nimi wisi sąd Boży. I wszyscy ci ludzie nie mają żadnych zasług, które mogłyby zagwarantować im niebo. I wszyscy ci ludzie są na szerokiej drodze do piekła. To jest przypowieść o tobie. Ty jesteś jednym z tych 100 ludzi. I teraz nagle okazuje się, że 99 tych ludzi uważa, że wszystko jest w porządku, że oni są w doskonałym stanie przed Bogiem, nie potrzebują Boga do niczego. I widzimy, że Bóg się tymi ludźmi nie zajmuje. Jest daleko od ich nerek, nie jest zainteresowany nimi. Ale jest jeden, który odczuł swoją sytuację jako zgubionego grzesznika. To jest ten, którego tutaj widzimy jako zgubioną owcę. Ten grzesznik zrozumiał, że jest zgubiony. I za tą zgubioną owcą pasterz idzie. I widać, że jak jest to znalezienie tej owcy, to ta owca jest brana na ramiona dobrego pasterza i ten dobry pasterz cieszy się, że ją uratował. I tak samo jest z każdym grzesznikiem, który zrozumiał, że jest zgubiony i że chce być znaleziony, bo jest zgubiony daleko od Boga. I jeżeli ty powiesz Bogu, jestem zgubiony, ratuj mnie, to pasterz dobry, Pan Jezus Chrystus, chętnie weźmie cię na swoje ramiona, chętnie weźmie cię i uratuje. Będziesz wtedy zbawiony. Bez żadnego wypominania. Nie jesteś w niczym lepszy od tych 100 owiec. Nie jesteś w niczym lepszy. Teraz pytanie do ciebie. Czy tak jak te 99 uważasz, że nie potrzebujesz zbawienia? Jesteś sprawiedliwy? Że jesteś gotów stanąć na sądzie Bożym, bo twoje uczynki, twoim zdaniem są wystarczające do tego, żebyś się przed Bogiem ostał, gdy On będzie sądził? Czy też tak jak ta jedna owca, wiesz, że jesteś zgubiony i nie ma żadnej nadziei dla ciebie, jeśli Bóg ci nie pomoże? I to jest główna lekcja z tej pierwszej przypowieści. Druga przypowieść jest dokładnie o tym samym. Przedstawiona jeszcze raz ta sama myśl. Jest tutaj kobieta, która miała 10 monet. I monety mają to do siebie, że wtedy można z nich zrobić użytek, kiedy one są w naszym posiadaniu. Jeśli nam moneta wpadnie gdzieś do jakiegoś zakamarka, staje się bezużyteczna dla nas. Możesz mieć 1 000 000 dolarów, jeśli one ci gdzieś zginęły, to może się okazać, że nie masz za co jeść.
I to jest może skrajny przykład, ale tak właśnie jest ze zgubionymi monetami. I właśnie ta moneta, która jest tu przedstawiona jako zgubiona, przedstawia grzesznika, który rozumie, że nie ma dla niego żadnej nadziei, że on nie stanowi dla Boga żadnej wartości. Natomiast te dziewięć monet to są ludzie, którzy uważają, że są dla Boga cenni, że Bóg musi się z nimi liczyć. I moneta ma to do siebie, że jest martwa. To odpowiada temu, co Słowo Boże mówi o tobie, że przez grzechy i upadki jesteś martwy w swoich grzechach, że nie masz życia. I moneta, która wpadła gdzieś za mebel, za szafę czy pod łóżko, ma to do siebie, że nic nie może zrobić, żeby dać się odnaleźć. Ona tam leży i nie ma żadnej możliwości, żeby ta moneta cokolwiek zrobiła, żeby była znaleziona. Nie może nawet zawołać, nie może zabrzęczeć. Ona leży nieruchomo. I tak samo jest z tobą. Jeśli jesteś zgubiony, to nie możesz nic zrobić dla swojego zbawienia. Jesteś jak ta martwa moneta. Nic nie możesz zrobić, aby się uratować. Leżysz jak martwe srebro. Jak ta moneta. I te monety mają jedną wartość, każda. Niektóre przekłady mówią, że to są drachmy i że ta kobieta miała 10 drachm. To pokazuje, że każdy człowiek ma tą samą wartość w oczach Boga. Jest to ważne, żeby zrozumieć, że nie ma lepszych i gorszych grzeszników. I jeśli jesteś grzesznikiem, niepojednanym z Bogiem, to niestety, ale nie możesz sobie uzurpować żadnych praw, żadnych tutaj przywilejów, dlatego że nie jesteś lepszy od innego bliźniego w niczym. I tak naprawdę to każdy z nas, kto jest grzesznikiem, musi sobie zdać sprawę, że bez Boga jest nic nie wart, bo jest tak jak ta zgubiona moneta, nieużyteczna, gdzieś leżąca w szczelinie podłogi. Dopóki nie zostanie znaleziona, nie można jej wydać na nic. Dlatego miejmy to na uwadze. I działanie Ducha Świętego przekonuje takiego grzesznika, który leży jak ta martwa, srebrna moneta, że jest nic nie wart w oczach Boga. I 10. wiersz pokazuje, że odpowiedzialnością takiego człowieka jest pokutować. Co to jest pokuta? To słowo pokuta pojawia się w 7. wierszu, że większa będzie radość z jednego pokutującego grzesznika niż z 99 uważających się za sprawiedliwych, którzy nie mają zamiaru pokutować. Albo 10. wiersz. Podobnie mówię wam, będzie radość przed aniołami Boga z jednego pokutującego grzesznika. Pokuta wywołuje Duch Święty. Pokuta to jest właśnie przeświadczenie, że jestem martwy w moich grzechach, że jestem nie wart nic poza potępieniem, że nie mam żadnej wartości w oczach Boga, dopóki trwam w grzechu, że poza Chrystusem nie ma dla mnie żadnej nadziei. Zrozumienie tego, że bez Boga jestem stracony, że bez Boga jestem zgubiony, to jest właśnie pokuta. Pokuta to nie są jakieś rytuały, pokuta to nie są jakieś uczynki. Pokuta to jest zrozumienie, gdzie jestem, jeśli chodzi o pozycję przed Bogiem, że moje grzechy zawiodły mnie do miejsca, z którego bez Pana Jezusa
Nie mogę się wydostać. Nie ma żadnej szansy. Powiedział też pewien człowiek, miał dwóch synów. I powiedział młodszy z tych synów do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Widzimy, że mamy tutaj Boga Ojca, który ma dwóch synów. Ci dwaj synowie przedstawiają nam całą ludzkość. I niestety młodszy z tych synów powiedział: Boże, ja chcę, żebyś umarł. I uznał, że Bóg umarł, że Bóg już ma przekazać ten majątek, a on sobie po swojemu będzie zarządzał. To właśnie widać w tym obrazie syna, który chce spadek po ojcu jeszcze za życia ojca. Za życia ojca już tego ojca pochował. I ten starszy syn wcale nie jest lepszy, bo 12 wiersz mówi, że podzielił więc majątek między nich. Ten starszy syn nie powiedział: nie, nie, ja nie chcę. Ja chcę, żebyś ty żył, ojcze. Ja nie chcę traktować cię jako umarłego. To, że wziął ten spadek za życia ojca, pokazuje, że i starszy, i młodszy uznał, że Bóg umarł i że chce żyć bez Boga. I to jest każdy człowiek bez wyjątku. Każdy z nas na własną drogę zboczył. I jeden schował się w religii, drugi schował się w rozpuście. Jeden schował się w samosprawiedliwości, drugi nawet nie udaje, że zależy mu w jakiś sposób na Bogu. Jeden i drugi typ człowieka. Którymś z tych dwóch typów jesteś. Nie jesteś lepszy od jednego ani od drugiego. I po kilku dniach młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i roztrwonił tam swój majątek, żyjąc rozpustnie. Wszystko, co od Boga otrzymał, przepuścił. Tak samo ty masz zdrowie, przepuszczasz je, nie szukając Boga. Masz swoje umiejętności, talenty, które Bóg dał ci, żebyś poszerzał Jego królestwo. Ale nie, ty wolisz te dary przeznaczać na co innego. Może jesteś biegły w tym, żeby umieć mówić lepiej niż nie jeden mówca, to używaj tej mowy, żeby głosić Słowo Boże, żeby opowiadać o łasce Zbawiciela. Jeśli nie, to marnujesz ten dar. Jeśli masz ręce, które są sprawne do tego, żeby zarabiać, to zarabiaj pieniądze dla Królestwa Bożego. Inaczej marnujesz ten dar. Jeśli masz jakiekolwiek inne zdolności, które Bóg ci dał, to Bóg ci je dał. Jeśli nie używasz ich dla Królestwa Bożego, to ty je marnujesz jak ten syn marnotrawny. Nie ma żadnego wytłumaczenia dla tego twojego zła. I ten właśnie człowiek zrobił to, że całkowicie zbankrutował. I potem przystał do jednego z obywateli tych stron, który posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Świnie nie są tu przypadkowym zwierzęciem. Dla słuchaczy Pana Jezusa świnie były zwierzętami nieczystymi. Ci ludzie mieli obrzydzenie do świń. Oni uważali, że nie ma bardziej podłej pracy, jak właśnie
praca przy świniach. I co tu jest ciekawego? Pragną napełnić swój żołądek strąkami, które jadły świnie, ale nikt mu nie dawał. Biblia Brzeska mówi wręcz mocniej, że on pragnął zjeść te odpadki, których świnie nie zjadły. Cóż za podły stan. Świnie już nie chciały tego jeść, a on to chciał, ale nawet mu nikt tego nie dał, co świnie pozostawiły. I wtedy ten człowiek opamiętał się. Powiedział, iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja z głodu ginę. Zrozumiał, że u Boga lepiej być nawet niewolnikiem, niż u diabła królewiczem. Bo na początku diabeł trzymał go w złotej klatce, którą sfinansował z pieniędzy, które dostał od Boga. Ten człowiek zabrał pieniądze, które miał od ojca i dał do dyspozycji diabłu, który mu za to zbudował złotą klatkę, można tak powiedzieć, albo umieścił go w złotej klatce. Potem już okazało się, że po pewnym czasie niestety te wszystkie cenne rzeczy uległy dewastacji, bo diabeł niszczy wszystko. Możesz zaczynać jako obiecujący biznesmen po Uniwersytecie Ekonomicznym, który świetnie pnie się w karierze wśród różnych szczebli, różnych bardzo dobrze zarabiających ludzi. I po pewnym czasie, jeśli nie będziesz żył dla Boga, to wszystko zamieni się w twój koszmar. I któregoś dnia będziesz widział, że nie ma wyjścia. Ale wyjście jest. Zawołaj do Pana Jezusa Chrystusa. On cię uratuje. Jeśli zdasz sobie sprawę, że jesteś jak ta martwa moneta, zgubiona, jak ta zgubiona owca, czy jak ten marnotrawny syn, który wszystko stracił i nie ma żadnej wartości. Pomyślał wtedy, wstanę więc i pójdę do mego ojca i powiem mu, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem ciebie i nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Widzimy tutaj, że on zrozumiał, że lepiej jest być niewolnikiem u Boga niż królewiczem u diabła. Wtedy wstał i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, zobaczył go jego ojciec i użalił się nad nim, a podbiegłszy, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Widzimy, że po pokucie Bóg wybiegł na spotkanie tego człowieka. Ten człowiek zrozumiał, że jest w swoich grzechach martwy i tylko Bóg może mu pomóc. I to wystarczyło, żeby Bóg wybiegł na jego spotkanie i zaakceptował go. Wcześniej Boga ten człowiek nie interesował, bo tak jest, że oczywiście Boża miłość otacza każdego z nas. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie takim, że uważamy, że jesteśmy sprawiedliwi, i że nie potrzebujemy Boga, to Bóg nie narzuca nam swojego tutaj jakiegoś przymusu, że mamy być Jego synami, dziećmi. On chce mieć tych, którzy rozumieją, że bez Boga żyć nie mogą, że bez Boga idą na zagładę. I widzimy tutaj wyraźnie, że powiedział do niego syn, do ojca, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą
Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Czy masz taką postawę serca? Czy rozumiesz, że nic z tych Bożych darów, które masz, nie należy Ci się? Że zasłużyłeś na wieczną zagładę w jeziorze ognia, gdzie ci, którzy tam trafią, będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieku, na zawsze. W piekle zgotowanym diabłu i jego aniołom. Bo Bóg nie przygotował piekła dla ludzi, przygotował to dla diabła i dla jego aniołów. Ale niektórzy ludzie znajdą się tam. Tam są nieludzkie warunki. A mimo to wielu ludzi będzie tam na zawsze. I jeżeli nie upamiętasz się, trafisz tam na zawsze. Jeśli nie zrozumiesz, że bez Jezusa jesteś nikim, trafisz tam na zawsze. Jeśli nie uznasz Jezusa jako Twojego Pana, trafisz do piekła na zawsze. I nie ma innej drogi, jak tylko Jezus Chrystus. Przez Pana Jezusa Chrystusa możesz być zbawiony. Przez nikogo innego. Tylko ofiara Pana Jezusa na krzyżu Golgoty jest jedyną doskonałą ofiarą i jedyną wystarczającą ofiarą. Chrystus umarł za Ciebie, ale jeśli odrzucisz tą ofiarę, lepiej byłoby Ci, gdybyś się nigdy nie urodził. I widzimy tutaj, że ojciec zareagował bardzo ciepło. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście najlepszą szatę. Ta najlepsza szata to jest właśnie szata usprawiedliwienia. Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty wziął na siebie twój grzech. Z kolei, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to tobie zostanie przypisana sprawiedliwość Chrystusa. Jest to tak zwane podwójne przypisanie. Czyli Chrystusowi została przypisana moja grzeszność, a mi została przypisana sprawiedliwość Chrystusa, tak jak gdybym nigdy nie zgrzeszył, jestem widziany w oczach Bożych. To jest Boże dzieło. To jest wspaniały dar. Wcale na niego nie zasłużyłem. Nie jestem w niczym lepszy od Ciebie. Każdy przed Bogiem jest wart tyle samo. To pokazała nam ta przypowieść, ten obraz o drachmach. To nie jest tak, że jeden jest lepszy od drugiego, albo jeden jest gorszy od drugiego. Każdy jest grzesznikiem. I każdy, kto choć raz zgrzeszył, zasłużył na jezioro ognia, na zawsze. Natomiast ofiara Pana Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus wziął na siebie twój grzech, to wystarczy, żeby to, co tobie się należało, czyli jezioro ognia, stało się dla ciebie już nieaktualne, bo Jezus wziął na siebie cały twój sąd, należną tobie karę, a z kolei tobie, wtedy, gdy uwierzysz w Pana Jezusa, przypisana jest sprawiedliwość Chrystusa, tak jak gdybyś nigdy nie zgrzeszył. Przestaniesz mieć wtedy świadomość grzechów jako bariery między tobą a Bogiem. Bo mówi list do Hebrajczyków, że jeśli jest doskonała ofiara, to nie ma już świadomości grzechów jako bariery między nami a Bogiem. I dalej. Widzimy wyraźnie. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. Zobaczcie, zobaczmy. Ten człowiek był bankrutem. A człowieka po czym oceniamy? Czy jest bogaty, czy biedny? Jeśli ktoś jest w ładnym, eleganckim ubraniu, to od razu widzimy, że to jest człowiek, któremu się powodzi. I ten człowiek był już ubrany tak, jakby mu się po prostu powodziło. Miał super ubranie, miał biżuterię,
drogocenną na rękach i miał bardzo dobrej jakości obuwie. Z kolei duchowo oczywiście to oznacza, że Bóg w pełni go zabezpieczył, jeśli chodzi o wieczność. I też możemy doszukiwać się pewnych symboli, bo pierścień tutaj na ręce może być obrazem tego, że został zapieczętowany przez Ducha Świętego na dzień odkupienia. Szata, już mówiliśmy, że to jest sprawiedliwość Chrystusowa, przypisane mu sprawiedliwe uczynki. I z kolei obuwie to jest dowód na to, że jest to człowiek, który ma zabezpieczenie na nogach. Nie musi chodzić boso. Jest to kompletne ubranie. I kolejny punkt też nie jest zaskakujący. Przyprowadźcie tłuste ciele i zabijcie, jedzmy i radujmy się. To tłuste ciele wskazuje nam na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, który jako baranek Boży został zabity za grzechy twoje, wszystkie. I ty nie musisz ponosić tej kary, na którą zasłużyłeś. Skoro Jezus ją na siebie wziął, wystarczy, że powiesz Bogu, że ty wiesz, że Jezus umarł za grzechy twoje i że chcesz, aby ta ofiara była liczona jako ta, która wystarczy za ciebie. I wtedy Bóg doskonale cię usprawiedliwi i zbawi, bo Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy. I dalej widzimy, ten mój syn bowiem był martwy, a znowu żyje. Zaginął, a został znaleziony. I zaczęli się weselić. Znowu jest radość. Radość powtarza się w 7 wierszu, że będzie radość z jednego pokutującego grzesznika. W 10 wierszu taka będzie radość przed aniołami Boga. To nie aniołowie będą się cieszyć. To przed aniołami Boga będzie ta radość. I tutaj z kolei widzimy, że jest, zaczęli się weselić. A co z tym człowiekiem, który uważa się za sprawiedliwego? 25 wiersz mówi, że starszy syn był na polu. Gdy wracał, był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Niektórzy dopatrują się, że ten człowiek był na polu i pracował. Być może, natomiast jest to mało prawdopodobne. Dlatego, że ojciec miał najemników, którzy pracowali i mieli chleba pod dostatkiem. Syn takiego człowieka nie musiał pracować. Po co był na polu? Kain też był na polu. Generalnie nie chciał być z ojcem. Był poza domem. I to jest ciekawa obserwacja. On nie chciał być z ojcem. Nie chciał być z Bogiem. Chodził na zewnątrz domu, z dala od Boga. I widzimy, że ten niepojednany człowiek nie chciał być z Bogiem. Natomiast widzimy też uratowanego syna, którego nazywamy czasami skrótowo synem marnotrawnym, ale ten syn marnotrawny znalazł Boga. Ten, który przedstawiony był przez zgubioną owcę, został znaleziony. Ten, który był przedstawiony jako zgubiona drachma, zgubiona moneta, został znaleziony. Ty też pokutuj i będziesz znaleziony. Zmień swoje nastawienie. Bez Boga nie dasz rady. Bez Boga idziesz na wieczną zagładę.
Zachęcam Was, żebyście czytali Biblię, Słowo Boże. Jeśli ktoś ma z Was pytania, piszcie. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możecie też do mnie zadzwonić. Telefon 791 214 963. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Jeśli nie macie Nowego Testamentu, to możecie dać znać i przekazać mi adres. W miarę możliwości mogę wysłać. Trochę egzemplarzy bezpłatnych mam. I tak samo, jeśli macie pytania albo życzenia otrzymania jakiejś literatury chrześcijańskiej, serdecznie zapraszam do kontaktu. Z Bogiem.